Długo czekaliśmy na taką prezentację. Microsoft we współpracy z Qualcomm zatarł granice między mobilnymi urządzeniami a PC. Architektura ARM rządzi się swoimi prawami, dlatego wsparcie dla klasycznych aplikacji x86 wydawało się dotąd prawie niemożliwe. Okazuje się jednak, że na 64-bitowych układach ARM udało się uruchomić pełną desktopową wersję Windows 10 Enterprise. Do uruchamiania desktopowych aplikacji posłuży zintegrowany emulator wspierający oprogramowanie 32-bitowe zaprojektowane dla urządzeń x86. Dzięki pełnej kompatybilności z ekosystemem Windows 10, platforma Qualcomm Snapdragon może wspierać mobilność w chmurze obliczeniowej, co odmieni sposób, w jaki ludzie postrzegają urządzenia komputerowe, zapowiedział Cristiano Amon, EVP w Qualcomm. Microsoft ogłosił z kolei, że partnerzy sprzętowi będą mogli budować nowy wachlarz napędzanych przez Qualcomm Snapdragon urządzeń z Windows 10, które uruchamiają aplikacje x86, Win32, wliczając w to Adobe Photoshop, Microsoft Office i popularne gry na Windows. Czy to już koniec podziału na PC i mobile? Microsoft odnosi się do Windows 10 na komórkowych PC, co miałoby jednoznacznie wskazywać na plany względem Surface Phone, przełomowego urządzenia, które ma wprowadzić kategorię smartfonów nowej generacji. Pierwszych urządzeń działających pod dyktando pełnej pulpitowej dziesiątki na układach ARM możemy się spodziewać w drugiej połowie 2017 roku.